że od 2008 roku to jeszcze PiSu nie było u władzy. Zobacz, jak kręcą. Ja polityką się nie zajmuję, ale widzę, jakie tutaj są głupoty. To dziecko małe widzi jako papierek lakmusowy, zauważa. Prawo morza, złamała również podwójną.
Wszyscy
niepokojeni, czy tak być może można to jeszcze stopniować bardziej. Język dyplomacji. Tak, no to tutaj oczywiście głównym pytaniem jest, co słyszy Rosja, czy też to czyta Rosja i jeżeli zerkniemy na doniesienia, czy też depesze prasowe w rosyjskich mediach, na przykład przed kilku minutami depesze prasową agencji TASS o reakcji amerykańskiej, no to zobaczymy, że w rosyjskim odbiorze tak naprawdę można stwierdzić, oni to rozumieją, że ten incydent uszedł im na sucho. Także, że tutaj prezydent Donald Trump, czy też doradca do spraw bezpieczeństwa wewnętrzna Trumpa, to dają do zrozumienia, że w zasadzie żadnej konsekwencji po tym incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej nie będzie. No, a jeżeli tak, jeżeli Rosja nie spotka się z żadną taką zdecydowaną reakcją zachodniego świata, to z pewnością będzie tak. Czy coś w tym sprawie może zrobić prezydent Donald Trump? To tylko na dosyć łagodnie wypowiadał się na temat Rosji. Teraz dopiero Departament Stanu poinformował, że chciałby, aby Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Rosję i udzieliła większej pomocy Ukrainie. No i niedługo będzie spotkanie Trump-Putin na szczycie G20 w Buenos Aires. Oczywiste. Pierwsze to rzecz jasna zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Tutaj można te sankcje rozszerzyć na przykład na rosyjskie porty na Morzu Azowskim, również na statki, które z rosyjskich portów na Morzu Azowskim korzystają. Drugą opcją jest zwiększenie wsparcia finansowego dla Ukrainy. Unia Europejska już zdecydowała się na uruchomienie, co prawda niewielkiego punktu, ale jednak programu wsparcia dla tych południowo-wschodnich regionów Ukrainy, które ponoszą gospodarcze straty w wyniku blokady Cieśniny Kerczeńskiej. Tę pomoc można zwiększyć. Trzecią opcją jest zwiększenie obecności militarnej NATO, na przykład na Morzu Czarnym. No a do tego dochodzą oczywiście decyzje poszczególnych państw członkowskich NATO dotyczące sprzedaży Ukrainie nowego uzbrojenia. Na razie Niemcy powiedziały, że żadnych ani sankcji nie będzie i nie wyszło też okrętów na Morzu Azowskie na prośbę Ukrainy. Myślę, że Niemcy z pewnością tego nie zrobią, natomiast tutaj co zrobią Stany Zjednoczone, wydaje mi się, że to jeszcze kwestia otwarta. Mamy pewne sygnały ze strony amerykańskiej, że być może zdecydują się na sprzedaż dodatkowego uzbrojenia Ukrainie. Pojawiały się informacje o wsparciu ukraińskiej marynarki wojennej, czy też zwiększeniu zdolności ukraińskiej do ochrony wybrzeża na Morzu Azowskim, jeżeli nie doszłoby do wzmocnienia obecności wojskowej w sensie okrętów wojennych ukraińskich na Morzu Azowskim, no to przynajmniej jakby Ukraina była w stanie bronić się od jakiegoś potencjalnego rosyjskiego ataku na tym obszarze. A krótko, co pana zdanie teraz zrobi Władimir Putin, jaki będzie kolejny jego krok? Myślę, że na spotkaniu z Donaldem Trumpem będzie chciał przede wszystkim pokazać, że to strona ukraińska prowokowała i będzie chciał uzyskać jakieś, może nie niewyraźne ze strony amerykańskiej, ale przede wszystkim jakąś wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, że tak naprawdę to obie strony powinny deeskalować, obie strony nie powinny się prowokować na wzajemnie. I do spotkania dojdzie, bo to też nie jest do końca pewne. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dobrego wieczoru i dobrej nocy. Ja do wam już dziękuję za uwagę, bo to magazyn Północ-Południe. Polskie Radio 24. Autopromocja.
sytuacja. Zostały już wypuszczone. Usłyszały zarzut naruszenia miodomowego. Monika Dosławska, Radio Łódź.
Według badań opinii publicznej publikowanej przez Greenpeace zdecydowana większość Polek i Polaków oczekuje od rządu działań na rzecz ochrony klimatu. 69% społeczeństwa oczekuje odejścia od spalania węgla na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Wszystko, co się łączy z Rutyną,
trudnością, z tymi wszystkimi problemami. I w tej chwili, kiedy próbujemy wyjść z podniesioną, i 100 lat jeszcze jest, to bardzo ważny szczegół, 100 lat odzyskania niepodległości, no taka postawa, ręce opadają. Ale proponuję, żeby nie wymiękać, musimy działać spokojnie. Spokojnie, siła złego na jednego też. Pamiętamy z Iberem, co się działo. Przecież obecnie z sądami, co się dzieje. My musimy mieć świadomość, że takie dosadne powiedzenia, kiedy ludzi kupa i Herkules. Po prostu siła złego na jednego. Potężne siły się sprzysięgły. Za tym się mogą kryć interesy różnego rodzaju, które chcą przedstawić Polskę i nas jako państwo, i jako społeczeństwo, jako naród w bardzo krzywym zwierciadle. To nieprawda. Myślę, że mamy historię trudną. Są w niej na pewno jakieś też momenty, może trudniejsze, ale generalnie z podniesionym czołem możemy patrzeć z tymi dziedzicami, tych, którzy dali świadectwo, którzy odeszli, czasami przegrywali po to, żebyśmy my mogli dzisiaj to powiedzieć w normalnym polskim radiu. Mamy niepodległą ojczyznę, mamy trudną demokrację, wielki spór wewnętrzny, to nas bardzo osłabia, kto wie, może trochę wyniszcza nawet. Szkoda, ale ja nie tracę ducha. Pan patrzył tak, tak pięknie, mówi, że aż trudno przerywać się piękne. Ja bym chciał, że jest mówił słusznie, a nie pięknie, bo forma musi ustąpić treści i wydaje mi się, że więcej nas łączy niż dzieli. To nie jest atrakcyjna gadka w tych czasach, kiedy dzisiaj jest wojna. Dziś są potrzebni specjaliści od wojny, a ja się bardzo uważam za człowieka raczej, który szuka porozumienia. To jest mniej atrakcyjne po prostu. Mamy wojnę, nie mówimy jeszcze o Ukrainie, o tym zapewne jeszcze porozmawiamy, ale wojnę rzeczywiście wewnętrzną. Pan poseł wspomniał o reformie wymiaru sprawiedliwości i tych siłach, które nas okrążają, siłach, które powodują też, że się cofamy, czy nie za często się cofamy, czy pańska formacja, czyli Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość nie za często się cofa i czy dobrze zrobiło, wycofując się z reformy emerytalnej sędziów sądu. Panie redaktorze, jest takie powiedzenie bardzo ciekawe, ale bardzo powszechne i znane. Ucieczka do przodu. No jak do przodu? Ucieczka jest zawsze do tyłu. Nie, ale powiedzenie, że to jest odwrót ofensywny, też mi coś ktoś powie, chyba sobie kminy robisz. I pokusa tego, bardzo bardziej atrakcyjny, jest albo na dnie z honorem lec. U nas jest zakorzenione ani kroku w tył. Po komunie, po zaborach mamy wbite w głowy kompromis, zgniły kompromis, tak? Słuchaj, możesz powiedzieć o tym pośle różne złe rzeczy, ale jedno ci powiem, jest cudowny, jest bez kompromisu. No nie. A zwłaszcza jeszcze w mojej formacji, w naszej formacji, kiedy tutaj też bardzo ważne są te szczegóły. Trzeba myśleć i trzeba bardzo ostrożnie też w momentach uniesienia, a powód zmiany tej sytuacji. Tutaj najlepszym takim dla mnie znakiem jest wypowiedź, no nie akurat pisowskiego polityka, można powiedzieć byłego, ale to jest jednak kościół, że tak powiem, bo to jest postać. Mówię o Jan Maria Rodzicie, tak nawiasem mówiąc, komentator TVN24, ale właśnie w TVN24 stacji, która nie znam bardzo przychylna, powiedział bardzo znamienne słowa. Pogratulował, ale nie to, jak my to zrobiliśmy, bo on ma krytyczne oceny, bo można było to zrobić może lepiej, na pewno można zrobiło lepiej, może ostrożniej, przewidując pewne rzeczy, wyobraźnia, wie pan, ale bardzo łatwo się krytykuje. Natomiast czego pogratulował? I to jest fakt, niezbity, powtórzę, niezbity, że mieliśmy odwagę po wielu latach wobec aż wołających, krzyczących potrzeb spróbować, zrobiliśmy to, zreformować to podejście sprawy. No spójrzmy tak naprawdę reformę, bo to nie jest zakończona reforma, żeby też nikt nie krzyczał, no i co? Bo się tego przyczyną, obawa jest taka i też taka obawa jest formułowana przez polityków PiSu, że na tym się nie skończy, że cofnęliśmy się, ale Komisja Europejska może doceniła ten fakt, prawda? Natomiast jak pójdzie dalej, będzie dalej nastawiała pod ścianę. Panie redaktorze, jednak są granice, bo ja jestem, powtarzam to, że nie z upodobaniem może, bo znam swoje miejsce, no jakie kierownictwo będzie podejmowało decyzji, kierownictwo polityczne i rząd w tej sprawie. Ja swoje miejsce znam, ale uważam, że musimy, najważniejsze, żeby się kierować w naszej polityce, jednak przede wszystkim racjami racjonalnymi, rozumem. Serce nie sługa. I tu jestem krzyk. Dlaczego ani kroka występ koleżanki naszej w Sejmie Siarkowskiej zrobił jakieś wrażenie? Nie cofajmy się. Ale trzeba być realistą. Nie stać nas,
czas na długotrwały konflikt, spór w sytuacji, kiedy opozycja wykorzystuje to w bardzo wyrachowany, perfidny, ale zręczny, inteligentny. I się z diabelskim spytam, wykorzystuje to przeciwko nam. To jest świetna wypowiedź profesora Zybertowicza. Jeżeli napotykamy ścianę, no to jest coś na kształt ściany, prawda, Timmermans? Jakby woda po nim ściekała, mówimy, rozmawiamy. No, proszę Państwa, to nie jest wstyd. To rozum, ja się na przykład może cieszyć tą nazwą, ale uważam, że to było bardzo roztropne. Apeluję i proszę do naszych sympatyków, zwłaszcza tych z gorącą głową. Spokojnie, proszę Państwa, to nie jest kapitulacja, to nie jest ze spuszczoną głową, powoli idzie tam ktoś z jakiejś niewoli. To nie jest to. Naprawdę, kompromis to jest słowo nieatrakcyjne, ale cieszę się, że moja formacja, która właśnie czasami idzie bardzo ostro, czasami coś powie po padzie, my się też uprzymy. My też mamy prawo do błędu nawet w wykonaniu pewnych rzeczy, ale nikt nie odmówił, że chwilę żeśmy panu o cofnięciu się, nawet gdyby efektem tych zmian miała być izba dyscyplinarna, skargi nadzwyczajnej, to co prezydent z nami wspomnie. Proszę pana, to jest po prostu jednak plus osiągnięcie i najlepiej nic nie robić. Niektórzy mówią, po co się bierzecie za to? Zostawmy 500, wiek emerytalny, jedziemy do przodu, wygrywamy wybory. Nie, to jest ugrupowanie, które podejmuje ryzyko. A ryzyko jest tylko wtedy, odwaga, wtedy, kiedy jest ryzyko. Mamy odwagę po prostu zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Nie wiem, jak to się skończy tak naprawdę. Ale myślę, że uczciwa ocena jest taka, że można powiedzieć się z uznaniem, że to robimy, a to, że reagujemy na rzeczywistość, przez pol eksit jest bzdurą. Ale jednak nie ukrywają. Wszyscy nie są tego politycy, nie są tego Polacy. Poza tym to są sprawy bardzo trudne, ale myślę, że wyjdziemy z tego jednak wzmocnieni. I dla mnie to nie jest wstyd. Dlatego, żeby już nie rozgadywać się, apeluję jeszcze raz do wszystkich sympatyków, zwolenników oraz tych, którzy niekoniecznie są za nami, ale pewne rzeczy im się podobają. Bo to, że zmiany są potrzebne, absolutnie. I też chcę powiedzieć, żeby nikt nie mówił, że my jesteśmy przeciwko generalnie 10, ponad 1000 polskich sędziów. Znakomita większość tych ludzi są uczciwi i ciężko pracujący ludzie. Można ich śmiało w tej chwili pozdrowić. Natomiast jeżeli były przypadki skandaliczne, to odium i cień tych różnych wydarzeń, prawda, na nich spadał. Izrael i Zjednoczone, nie chcemy konfliktu zewnętrznego z Unii Europejskiej, bo wydaje się, że porozumienie jest naszą potrzebą. A poza tym, kończąc, staropolskie, zgoda. Panu Grekę poda. Panie pośle, jak powinniśmy się zachować wobec naszego sojusznika, chyba największego, czyli Stanów Zjednoczonych, po liście pani Georgette Mosbacher, która po prostu, co tu dużo mówić, zbeształa polski rząd, mówiąc jeszcze nazwiska ministrów, nazywając pana premiera nie premierem, tylko ministrem, mówiąc, że wolność słowa w Polsce jest zagrożona, że wolność pewnej stacji komercyjnej jest zagrożona i ona się będzie upominała o prawa tej stacji, krytykując polskie władze. Przede wszystkim jestem rozczarowany, nie to może nawet treścią, tylko ambasador, tak? No się mówi często o kimś poważnym, ekscelencja, eminencja, kardynał, czy to są ludzie na świeczniku. Od ich się wymaga dyplomata, poza tym dyplomatyczny język i tu poproszę o to pani ambasador, naprawdę w takim stylu, no nie dyplomatycznie, bym powiedział. Sama poszła, czy została tak? Nie wiem, ja tego to może nie wiem, powie pan, ja bym tkwi w szczegółach, gdyby byśmy mieli całą prawdę, byśmy widzieli, ale poszła tak po całości, no nie dyplomatycznie. Zachęcność czasu zobowiązuje do czegoś i to jest po prostu tutaj rozczarowujące. Natomiast reagować na to powinniśmy, bo tylko wydziałam wyrażam zaniepokojenie, z uwagą obserwuję, apeluję, bym ale zwykłe nasze zwyczajne wykształcenie i pana delikatność, którą powinniśmy mieć jednak, kiedy zdecydowanie, to zdecydowanie i to zrobiło to, ale reakcja na to. Może konsekwencje jakieś powinny być? Czy konsekwencje, wie pan, na zależy nam bardzo na dobrych relacjach. Trump zaskakuje nieraz, a to od niego chodzi i pani ambasador sama nawet pana by zaskakiwał, przepraszam, pozytywnie na ogół, a tutaj człowiek to jest, szanowny Trump, pani dlatego zdziwienie i pewien niepokój nawet z tym związany jest naturalny. Nie możemy też bez zranić
się przyjmować i nie reagować. Ale nie jestem na szczycie ministra spraw zagranicznych. Uczyłem, że on nie chce reagować. Uważam, że przez infrastrukturę. Konsekwentnie, zdecydowanie, ale nie w takim stylu jak ona. I tak jestem z domu wychowany. Ktoś się tak przezywa, sam się tak nazywa, tak mnie matka uczyła. Więc ona tutaj no, nie popisała się, powiedzmy sobie. Ja w ogóle nie zgadzam się z jej tezą zawartą. W ogóle do szefa rządu w takich sprawach też. To jest, mi się wydaje, nawet wewnętrznie jakoś tak. Nie wiem, czy dobrze wróży, ale zawsze uważam, że mieć tak kamienny spokój i że nas ma konsekwencje. Budujmy relacje, bo oprócz pani Mosbach i tego pisma, wie pan, przy wszystkich służbach najważniejsze i kanoniczne dla mnie to jest bezpieczeństwo. No właśnie, bezpieczeństwo, które nauczyła nas, ale teraz to mówię, to jest właśnie tutaj Morze Azowskie. Właśnie o to chciałem spytać, czy jesteśmy bezpieczni na wschodniej Francji, biorąc pod uwagę to, co dzieje się dzisiaj na linii Ukraina-Rosja. Można przywołać słynne słowa prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prawda? Gruzja, Ukraina, państwa bałtyckie, a potem może mój kraj, Polska. Czy jednak to nam nie grozi w perspektywie? Bezpieczeństwa nigdy dość. Licz na siebie. Historia nas nauczyła w bardzo brutalny sposób. Bardzo szanuję, cieszę się. Zabiegamy o to, żeby amerykańskie wojsko było tu, żeby było jak najwięcej. Co blisko jest nam, żeśmy przeładowali to, że mamy to NATO. Ale jest ta prawda, która zawsze powinna towarzyszyć, że oprócz tego, że zresztą sam Trump tak mówi, Amerykanie, tak, oni pomogą pod warunkiem, że my sami jesteśmy w stanie postawić opór, nie wygrać z Rosją, pisać opór. Dlatego odbudowa tych zaniedbań wieloletnich idzie jak po grudzie, no powiedzmy sobie, nie jest to łatwe. Też musimy tego świadomość mieć, nie tylko same nakłady, ale w ogóle budowanie własnej siły obronnej. To jest dla mnie nakłady Polski na armii są wzorowe i co nawet Trump, prawda, wzorowe, ale nie wpadajmy w samozachwa, bo samozachwa, że jest sama kwota w budżecie, to jest jeden temat, ale realne decyzje, wzmocnienie również wyposażenia, szkolenia, to nie są łatwe rzeczy. Robimy z wielkim trudem. Może czasami nie wszystko nam może wychodzić, ale nasza ocena, nawet surowa, tego co obecnie my robimy, musi być odniesieniem do tego, co zaniedbano przez bardzo wiele lat. Ja jako pomocnik rezerwy uważam, że kompletne zaniedbanie podstawowego rzutu mobilizacyjnego przez 8 ponad lat nie było żadnych szkoleń praktycznie rezerwistów. Żaden młody Polak, ja to mówię i powtarzam i będę to powtarzał. Nawet F-16, brony, wszystko, najlepsza technika nie zastąpi, że państwo musi mieć siły lądowe i zostaliśmy tu bezbronni. I teraz odbudowujemy z jakim trudem. Proszę zwrócić uwagę, ja nie tęsknię za tym, byłbym głupcem i szaleńcem, że moi synowie mają się na front. Ale to, że mam trzech takich trwali, silnych, potężnych chłopaków, których żadnych nie ma żadnego przeszkolenia wojskowego, to jest bardzo poważne zaniedbanie i teraz próby odbudowy, a poza tym co mnie to obchodzi dzisiaj z dużym pacyfizmem, pan Patek takich nastrojów, odbudowanie tego co w polskiej tradycji, szacunku dla mundurów, matka nie pozwoliła dziewczynie się wychodzić sam, a wojsko ma, nie ma mowy. Musimy chodzić, panie pośle. Wojsko tak było zawsze i nie dlatego, żeby tekstowali, ale to dla chłopaka krótkie przeszkolenie, krótkie. Podkreślam, miesięczne, trzymiesięczne poczucie się mężczyzną i to jest jednak bardzo ważny element również z pozycji psychicznej. Szkoda, niech pan zaprosi wojskowych i porozmawia i również pedagogów, to jest pewien problem ogromny. I można tak łatwo na nas krzyczeć, pluć i krytykować, ale niestety podjęliśmy bardzo zaniedbany temat, ale zgodę z pytającym, tak, chcesz pokoju, szykuj wojnę. I musimy w szybkim tempie, budujemy relacje amerykańskie, pani Mosbacher, tutaj Amerykanka, natomiast odbudowa własnego potencjału, to jest bardzo trudny temat, własnego potencjału również obronnego w przemyśle, Polska ma cenę tradycję, czyli do przodu, idziemy do przodu, a mówił to porucznik rezerwy, poseł Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo za rozmowę. Chcę mogę się pochwalić. Rząd
Państwu Anna Boska zaprasza na rządy gminy w Polskim Radiu 24. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o aktywności zawodowej Polaków o firmach rodzinnych i startupach w tym kontekście, a my rozpoczynamy rozmowę o rządach pieniądza. Dzisiejszymi gośćmi są panowie Kazimierz Kaczor, kancelaria Drobny. Dzień dobry. Przepraszam, Kazimierz Kaczor, bo nie wiem z czego to wynika, spotykamy się tyle razy. I Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy od tej komisji VAT-owskiej. Dzisiaj posiedzenie ma być niejawne, bo jest zawołu dwóch wiceministrów finansów. Tam chyba przełomu wielkiego nie było. Niczego takiego specjalnego nowego nie dowiedzieliśmy się poza tym, że potwierdzenie padło chyba z wiceministra Koteckiego, że rzeczywiście przedstawicielka firmy Ernst & Young tam pracowała i uczestniczyła w pracach związanych z tworzeniem przepisów VAT-owskich, ale naprawdę to, co dzisiaj będzie, to może być ciekawsze, bo może zapaść decyzja dotycząca skierowania do prokuratury zawiadomienia przeciwko ministrowi Rostowskiemu i ministrowi Nowakowi. To po rewelacjach, które przedstawiła wcześniej już wiceminister Elżbieta Chojna, dotyczące właśnie tej pani i tej sytuacji, o której wcześniej powiedziała. Czy to panu zdaniem oznacza już teraz jakieś konkretne działania, bo jednak do prokuratury, no to wyobrażamy sobie, że prokuratura wszczyna jakieś postępowanie, ktoś znowu w kajdankach tam się zjadł i tak dalej. No tak sobie można wyobrazić prokuraturę, tutaj pan Mateusz Walewski tak jakby zrobił. No jak jest prokuratura, bo no są takie następstwa, no może być jakieś konkretne działania. Czy prokuratura może wszcząć postępowanie przeciwko komuś lub w sprawie, więc jeżeli w sprawie to jeszcze do kajdanków ja bardziej daleko, natomiast pytanie jest takie, czy właściwie nie znam szczegółów w tej współpracy, natomiast to, że przedstawiciele, oczywiście tutaj muszę bezsłownie powiedzieć tak od razu, bo ja też pracowałem gdzieś w firmie doradczej, podobnie wielkiej czwórki, i to, że osoby z takich firm doradczych wspomagają Ministerstwo Finansów w konstrukcji prawa podatkowego, nic niczym innym, bo tak się dzieje wszędzie, wszędzie są rady prawa podatkowego, prawda, które składają z takich firm jako doradcy społeczni, to są ludzie pracują, są to eksperci podatkowi, którzy często wypowiadają się w imieniu firm po prostu swoich klientów, jak powinno być prawo podatkowe, a także znają rozwiązania na świecie, potrafią doradzić ministrom finansów w różnych krajach, jak pewne rozwiązania skutecznie wprowadzać, więc cała taka obecność tego typu osób w ministerstwie, szczególnie jako społecznych doradców, nie jest niczym złym, raczej dobrze o nich świadczy. Oczywiście teraz pytanie jest takie, na czym ta obecność polega, jak ona jest jawna, prawda? I wtedy normalne jest to, że taka pomoc takich doradców jest oczywiście w miarę dobrze opisana. Pan mówi, że dobrze, gdy jest jawna, tak? Jest dobrze, gdy jest dobrze opisana, wiadomo dokładnie po co jest, że te wyniki tych spotkań, to się dzieje w sposób otwarty, prawda? I wszyscy wiedzą, że to jest... Jeżeli ktoś miał tam gabinet, no to fajnie, bo to wszyscy widzieli, wiedzieli, że tam siedzi, czyli pan powie, że to jawnie jest. Pytanie jest takie, co się oczywiście działo, natomiast samo, chcę tylko powiedzieć tyle, że samo to, że takie osoby współpracują z ministerstwami, nie jest niczym złym. I teraz pytanie jest, co się kryło dalej za tym, tylko oczywiście nie mam pojęcia. No z tego, co mówiła, oczywiście my do końca tego też nie wiemy, albo może nie wszystko powiedziała jeszcze wiceminister Chojna-Dów, no ale trochę wynika, że jakby pani minister, która się tym zajmowała, nie do końca miała na to wpływ, a nawet wpływu nie miała na to, jakby co się działo za sprawą pani, o której mówimy. To już chyba nie za dobrze jest. No to też pan Kazimierz zdecydowanie wolę, żeby przepisy podatkowe tworzyli ludzie, którzy na tym znają, czyli właśnie na przykład z Wielkiej Czwórki, czy z UI-a, czy z Autorandesa, czy skądkolwiek, niż politycy. Bo politycy się generalnie nie znają. Więc jeżeli mamy mieć w miarę sensowny system podatkowy, to wszelkie, to politycy powinni wszelkie potrzeby, jakie ma rząd, jakie ma budżet. Natomiast całe uprzyrządowanie powinno być tworzone właśnie przez fachowców. A ja mam taką, przepraszam, że tutaj panu wejdę w słowo, a ja bym miała inną propozycję i nie podoba się panu takie rozwiązanie, kiedy te
przepisy tworzy pani profesor prawa podatkowego Elżbieta Chojna-Duch, która jest przy tej drobnej okazji tutaj wiceministrem od tych spraw. Kiedy tworzy to profesor prawa podatkowego Witold Modzelewski, który przypadkiem jest wiceministrem od tych spraw, no a może to jest jednak rozwiązanie jedyne właściwe? Nie jest to rozwiązanie jedyne właściwe, bo nie ma ludzi omnipotentnych i profesor Modzelewski, jak wiadomo, stworzył przepisy VAT-owskie i co się później wyprawiało. Przepisy VAT-owskie to nie jest prawda objawiona. Przepisy, jakiekolwiek przepisy podatkowe powinny być powstały w drodze negocjacji, czyli ktoś ma pomysł, tak jak mówiłem, polityk określa, takie są potrzeby budżetu i tyle musimy mieć pieniędzy. I później siadamy również z tymi znienawidzonymi, nie wiem dlaczego, lobbystami. Siadamy. Ale może dlatego, że oni jednak tworzą prawo bardziej pasujące do interesu firm, które im płaci w dolarach za godzinę. To jest oczywiste. Ależ to jest oczywiste. W związku z tym ten człowiek, który się na tym zna i właśnie płacą mu przedsiębiorcy, bo nie płaci mu wróg, płaci mu ten, który będzie te podatki płacił. W związku z tym w oczywisty sposób on chce płacić jak najmniejsze. Chce mieć działać jak najmniejsze. Natomiast urzędnicy jak największe siadają te dwie strony w tym nic złego. I po to są robione OSR, abyśmy są skutków regulacji, żeby dojść do konsensusu, a nie, że my tutaj państwo w postaci urzędnika, wiceministra, ministra, wszystko jedno. Ale mamy mnóstwo profesorów, naukowców zajmujących się tym, którzy mogliby przyjrzeć się do ministra. Że oni są niezależni, tak właśnie zupełnie tak. Powiem pani, że profesorowie, naukowcy nie znają praktyki gospodarczej. Najczęściej się zajmują nauką. Tak sam kiedyś miałem takiego znajomego lekarza, który tak, znaczy pan rabinowy najczęściej i tak jak profesorowie od prawa podatkowego są daleko od rzeczywistego implementacji tego prawa, tak samo jak profesorowie medycyny są często daleko od pacjenta, prawda? I też klinicznymi sprawami się nie zajmują. Pisanie prawa podatkowego jest absolutnie kliniczną sprawą. I powinno być robione wspólnie z praktykami, tylko cała sprawa jest przejrzystości i równości obu stron, znaczy że po stronie rządowej i po stronie przedsiębiorców powinny stać równie kompetentni ludzie. Jeżeli mamy profesora prawa podatkowego, z jednej strony, a z drugiej mamy praktyka, to jest super, bo oni rozumieją się nawzajem i rozmawiają i tworzą dobre prawo, na tym polegają konsultacje. Tak, chyba już jest super, jak mówi minister, jeżeli mówi prawdę, oczywiście, no my tego tak posłuchamy, minister Chojna-Duch, który mówi, ja nie miałam wpływu na ten przepis, taki został podyktowany, no i ja nie miałam. Ale chciałem powiedzieć to, że w tej chwili poddana jest ogólnej krytyce społecznej sama obecność osoby z firm podatkowych w ministerstwie, sama obecność nie jest się przy złym. Dopiero trzeba zbadać, jak to się rzeczywiście odbywało. I to jest oczywiście sprawa dla nie wiem kogo, tak, sprawdzenia tego, jak to się odbywało, czy to był wszystko przejrzysty, racjonalny, korzystny dla państwa i tak dalej, ale sam fakt tego, że osoby z firm współpracują, bo na tym polega tworzenie prawa podatkowego, na współpracy. Okay, dobrze. W związku z tym sama obecność nie sprzedzuje. Co było dalej, tego nie wiemy i to jest do zbadania. No dobrze, a tutaj sam sposób jest chyba właśnie kluczowy, dlatego że no, panowie pewnie też, ja też uczestniczę w rozmaitych konsultacjach, jakichś, powiedzmy, tworzeniu na różnych etapach prawa, jakbyśmy tego nie nazwali, bo te etapy są bardzo różne. I tam zawsze będą eksperci, ale oni piszą ekspertyzy, które dostarczają, albo też przychodzą, wyjaśniają, argumentują i tak dalej, a nie bezpośrednio dyktują przepis i mówią, tak ma być. To jest też oczywiście każdy dobry system w teorii może być w praktyce przez ludzi sprowadzony do czegoś, tak, do czegoś złego. Tak, jeżeli rzeczywiście po prostu przepisy podatkowe pisane są przez lobbystów, to nie jest dobrze. Tak? Według mnie coś takiego jak niezależny ekspert nie istnieje. Każdy ekspert jest zależny i kwestia jest taka, żeby przejrzysta, od kogo on jest zależny. I wtedy wiadomo, że on będzie pisał ekspertyzy w czyimś interesie. I każdy ma swoich ekspertów, strona rządowa, związkowa ma swoich ekspertów, prawda? Czyli jak są negocjacje, strona przedsiębiorstwa ma swoich ekspertów. Wiadomo, że ci eksperci wyciągają argumenty jasne, naukowe, gospodarcze,